Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, przysłuchiwałem się również trochę z oddali, będąc w swoim gabinecie i pracując w tej dyskusji, i ona rzeczywiście pokazała, że stopień złożoności tej sprawy jest bardzo duży. Myślę, że jest kilka ważnych kwestii, które trzeba podsumować i w ten sposób skonkludować to nasze dzisiejsze spotkanie. Uważam, że dobrze się stało, że ta sesja się odbyła. Ona pokazała w sposób jednoznaczny sposób prowadzenia tej inwestycji ze strony spółki Aqua Zdrój. Wydaje się, że oczywiście każdy wypracuje sobie własne zdanie, ale dla ogromnej większości uczestników tego dzisiejszego spotkania jest zupełnie oczywiste i jasne, gdzie leży przyczyna tych kłopotów. Druga konkluzja jest taka, że rolą właściciela, w tym przypadku właściciela spółki celowej, jest zapewnić finansowanie właściwe tej inwestycji. Przypominam, że decyzja o wybudowaniu kompleksu Aqua Zdrój powstała przed wieloma laty. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło też przed już kilkoma laty. Ta budowa od początku toczyła się z problemami. To konsorcjum chyba dzisiaj z perspektywy kilku lat, można powiedzieć, zdaje się, że nie doceniło złożoności i wielkości tego zadania, o czym świadczy fakt, że zmienił się lider konsorcjum. Jedna z firm uczestników tego konsorcjum miała i ma poważne problemy finansowe. Miasto, a ja przejąłem to w trakcie tego procesu inwestycyjnego, wywiązało się i wywiązuje się w 100% z zadania, jakim było zapewnienie finansowania tej inwestycji. Jest obok mnie pani skarbnik, pani Ewa Kłusek, może to potwierdzić. W żadnym momencie od kilku lat prowadzenia tej inwestycji nie było najmniejszych wątpliwości, że miasto posiada wystarczające środki finansowe, żeby ją skończyć. I muszę powiedzieć, że moim zadaniem było i jest skończyć tą budowę w zakresie finansowym takim, jaki został określony w kontrakcie przed kilkoma lat. Nie zamierzałem, nie zamierzam i nigdy nie podejmę żadnej decyzji, która choćby o złotówkę przekroczy budżet tej inwestycji, ponieważ to jest budżet miasta i ja za niego odpowiadam razem z radnymi. Źródło finansowania jest w banku, który podtrzymywał, podtrzymuje i będzie podtrzymywał finansowanie tej inwestycji, tak jak zostało to określone w umowie kredytowej. Przyczyną jedyną kłopotów tej budowy jest niewywiązywanie się głównego wykonawcy z zapisów umowy o wykonaniu tej budowy. Dzisiaj znajdujemy się w sytuacji, w której nadal posiadamy na koncie pieniądze, tak jak mieliśmy we wrześniu ubiegłego roku, kiedy wykonawca podjął decyzję o zejściu z budowy. Mamy te pieniądze i będziemy je mieli w takiej wysokości, żeby skończyć tę budowę. Więcej, w tym czasie otrzymaliśmy dofinansowanie Ministerstwa Sportu, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego jest w dalszym ciągu aktualne i prowadzone tak, jak przedstawiamy faktury. Co to oznacza? To oznacza, że żądanie o gwarancji zapłaty nie miało zupełnie związku z kondycją finansową gminy. A jakie miało przyczyny, to już Państwo sobie sami możecie dopowiedzieć. Dzisiaj mogę tylko z pewną rzadką, a może powiedziałbym przeze mnie niezwykle rzadko prezentowaną satysfakcją w cudzysłowie powiedzieć. Pan prezes dzisiaj firmy Budopol stwierdził, że firma jest na granicy upadłości, jak rozumiem, bo słuchałem tej wypowiedzi, a gmina Wałbrzych ma zdolność kredytową większą niż miała w ubiegłym roku. Mamy zapewnienie finansowania tej inwestycji
i mamy pieniądze, które pozwalają dokończyć ją, o czym najlepiej świadczą umowy zawierane na roboty, które są aktualnie prowadzone. Wobec powyższego stawiam retoryczne pytanie. Co było przyczyną żądania ze strony wykonawcy o gwarancji zapłaty? My jako właściciel spółki nie wprost, ale oczywiście robiliśmy i robimy wszystko, żeby ta inwestycja została dokończona bez wprost albo pośrednio krzywdzenia wykonawców i podwykonawców. Niemniej muszę powiedzieć, że żadna osoba piastująca funkcje publiczne nie może ani przez chwilę wyobrażać sobie, że może bezkarnie zapłacić środki, które są nienależne, zapłacić je podwójnie albo zapłacić je w sposób, który może być podważony z punktu widzenia przepisów prawa. I nigdy takiej decyzji nie podejmę. Natomiast mogę zapewnić, że jeśli albo wyrok sądu, albo ustalenia inne z udziałem podmiotów prawnych pozwolą w sposób niebudzący wątpliwości, zgodne z przepisami prawa, zapłacić za wykonane roboty, tak jak do tej pory będziemy to robić. Jeśli ktokolwiek wątpi, czy spółka obecnie płaci za wykonane roboty, proszę zapytać wykonawców robót od września ubiegłego roku wykonywanych na budowie, czy mają jakiekolwiek kłopoty z fakturami, z terminem ich zapłacenia. Dlatego też pozostawiam, jeszcze raz powtarzam, retoryczne pytanie, bez odpowiedzi oczywiście. Jaka była przyczyna realna żądania od gminy przedstawienia gwarancji zapłaty? Dziękuję bardzo.